tańca dla najmłodszych i nie tylko. Ja znowu witam Was dzisiaj z sali. Dzisiaj będziemy sobie tańczyć bez żadnych rekwizytów, więc wystarczy Wam tylko trochę miejsca dla siebie. Pamiętajcie, robimy sobie przerwę na picie. Jak potrzebujecie częściej, to oczywiście to tylko i wyłącznie już jest Wasza sprawa, w którym momencie dacie sobie pauzę. Pamiętajcie, żeby mieć troszeczkę miejsca i uważać, żeby gdzieś tam podłoże nam się nie ślizgało. No i zaczynamy oczywiście od rozgrzewki, następnie część z choreografią, no i na koniec trochę relaksu i stretchingu. Dobrze, no to lecimy, poczekajcie, tylko zrobię sobie jakieś miejsce, żeby mogła mieć telefon, ewentualnie zmienić piosenkę. Uwaga, no to ustawiamy się, ręce do boku. Tak, tak, żeby stabilnie móc sobie stanąć, sprawdzamy, czy mamy miejsce. No i jedziemy teraz. Ręce do boku i zamknij, otwórz, góra, dół. Zamknij, otwórz, góra, dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Opuszczamy ręce i głowa bok. Patrzę bok, 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 bok. I przód, tył. I na boki. Mocno ucho do ramienka. I kręcimy. W drugą stronę. Do tyłu. I przód. Trzymamy ręce i jedna ręka, góra, dół. Zmiana. Ręce na biodra i kręcimy. W drugą stronę. Przechodzimy z nogi na nogę. Uginamy kolana. I wychodzę do góry na palec. Raz jedna, raz druga. Raz jedna, raz druga. Do góry. Wyciągamy się mocno pod kątem. Wdech. Wydech. Wdech. Ręce za głowę w dół. I do dół. Uwaga, łączymy nogi, teraz mam odstaw, dostaw i na środek, wracam, raz, dwa, dostaw, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, dwa, a teraz przód, raz, dwa i wracam, raz, dwa, raz, dwa, do tyłu, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa,
Raz, dwa. Raz, dwa. Drugą stronę. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Do tyłu. Raz, dwa. 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 A teraz ręce do boku, uginamy kolana i kolana wrócimy. Mocno trzeba je rozruszać. W drugą stronę. Ok, uginamy. Ręce swobodnie, przód, tył. Raz, mocno bok. Raz, raz. Raz, dwa, raz, dwa. Mocno noga na palec. Wyciągamy się do góry. Hop, raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy. I góra. Mocno ręce szeroko, palce rozstawione. I uginamy kolana. To wszystko musi pracować, całe nasze ciało. Jeszcze raz. Hop. I rozluźniamy. Uwaga, teraz troszeczkę szerzej stawiamy ręce w górę. I do jednej nogi skłon. Góra. I do drugiej. Góra. I środek. Góra. Bok. Góra. Drugi bok. Góra. I środek. Całe dłonie na ziemi staram się. Góra. A teraz kładziemy przeciwną rękę do nogi, tak? Czyli w ten sposób. A druga do góry. No. I zmiana, zaraz druga. Góra, jeszcze raz. No, i jeszcze raz. No, i środek. I uwaga, przechodzimy z jednej strony na drugą. Raz. Mocno przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Jedna prosta, druga ugięta. Można sobie tutaj rękami podpierać. I do góry wyciągamy się. Tak, szeroko. Stopy i kolana na zewnątrz i dół. I uwaga, ręce do boku, raz jedna, raz druga na palec. Raz jedna, raz druga. I wdech. Jeszcze raz. Ostatni. Ręce na głowę i duże koło. Druga. Zamknij klatkę górę. Raz, dwa. Klatka do tyłu, ugięte kolana. I dół. Dół. I dół. Okej. Okay. To co? Można się troszeczkę napić
I teraz przechodzimy do części głównej, czyli do... Okej, no to jedziemy z choreografią. Słuchajcie, choreografia dzisiaj jest do piosenki Kings and Queens, którą śpiewa Ava Max. Gdzieś na pewno, jeżeli ktoś dużo słucha radia albo gdzieś tam na bieżąco sobie to wszystko śledzi, na pewno natrafi już na tą piosenkę. Ona gdzieś tak jakiś miesiąc, no może dwa temu weszła dość konkretnie na wszystkie listy, więc wydaje mi się, że gdzieś tam już na pewno usłyszeliście. Dobra, no to jedziemy. Słuchajcie, sam początek tam przeczekujemy. O tyle się trudno gdzieś tam na początku. Będzie, ja wam będę odliczać, wiadomo, na spokojnie. Wszystkie kroki sobie tam trzeba ułożyć i tak dalej. Uwaga, zaczynamy od tego, że mamy nogę bok i ręka. Wracam. I ta sama ręka i ta sama noga, teraz do przodu i wracam. Dobra, jeszcze raz, czyli najpierw jest bok, wróć, przód, wróć. I tego, czyli mamy czwórkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Druga noga robi to samo, najpierw bok, wróć, przód, wróć. Ok? I sobie to łączymy. Mamy w sumie dzięki temu ósemkę, czyli jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz następnie idę do przodu. Raz, 2, 3, 4 i do tyłu teraz idziemy sobie. 5, 6, 7, 8. Normalnie krokami, a ręce pójdą od dołu. Raz, dwa, trzy, cztery. Musimy sobie na takie schody podzielić. O tak. Uwaga, czyli jeszcze raz idę do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. Jeżeli ktoś da radę, to może sobie dodać do tego klatkę do tyłu. Hop, hop, hop. I... Dobra? Cały czas staramy się gdzieś tam chociaż delikatnie przemieszczać. No to zaczynamy od nóg, całe dwie ósemki. 5, 6, 7, powoli. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Widziałam od góry, od dołu. Uwaga, jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I te dwie ósemki powtarzamy sobie teraz. Znowu zaczynamy od nóg. Uwaga! No to próbujemy sobie już teraz każdą z tych ósemek powtórzyć po dwa razy. Dobra? I już będziemy 4. 5, 6, 7, bok. Raz, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy z rękami u góry. I teraz robimy sobie taki kajak, a w kajaku raz, nasze wiosła idą z jednej strony, raz z drugiej. I teraz do tego wiosłowania naszego dodajemy sobie jeszcze najpierw z jednej strony, jeżeli wiosłuję, to wyciągam tą nogę, wracam, wiosłuję, wracam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wiosłujemy, tak? Z jednej strony i z drugiej. I do tego noga. Noga idzie pięta palec, pięta palec, pięta palec.
No to spróbujmy to połączyć. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga, próbujemy od samego początku wszystko połączyć. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz kolejna ósemka. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Noga wychodzi, raz jedna, raz druga w bok. Zawsze wracamy, pamiętajcie, do centrum. Nie przechodzimy tutaj w ten sposób, a stoimy w jakimś punkcie i raz jedna noga się wychyla, wraca. Druga noga wraca. Ręce są u góry i jakbyśmy ściągali tutaj coś mocno w dół, na przykład jakieś, nie wiem, linę albo coś, ściągamy je. I w tym momencie, kiedy ściągam ręce w dół, noga wychodzi do boku. I wracam. Bok, wraca. Bok, wracam. Bok, wracam. No i też tego mamy ósemkę. Uwaga, zrobimy odwiosłowania. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga. Moi drodzy, zaczynamy od samego początku. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wiosło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, moi drodzy, spróbujemy może z muzyką, tak żebyście zobaczyli, co to za piosenka i się z tym osłuchali. Można pierwszy raz, pierwsze moje przetańczenie sobie popatrzeć i zaraz potem przy następnym już dołączyć, a jeżeli ktoś już wszystko zapamięta, to śmiało może teraz tańczyć też. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, maybe you're not dancing on your own. Can you live without me? Your woman looks you get in my mama. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. Oh. Uwaga. Teraz spróbujemy wszyscy razem. Ten początek jest dość szybki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Więc tu trzeba faktycznie się spiąć i próbujemy. Później, jak już jest wiosło, to już jest troszeczkę wolniej. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, maybe you're not dancing on your own. Can you live without me? Your woman looks you get in my mama. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. Oh. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you wanna think I'm weak, but that is so. Dobra, spróbujmy dalej, zaraz jeszcze sobie to powtórzymy. Więc kończyliśmy, tak? Więc znowu z rękami u góry. I teraz, uwaga, mamy ściągnięcie rąk i kolano w górę.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, nie trzeba się tu super śpieszyć, jest w takim tempie, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga, i ostatnia ósemeczka przed naszym refrenem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To mamy teraz bok, zamknij, bok, zamknij, bok, zamknij, bok, zamknij. Ok? Czyli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra? Jedziemy od samego początku na spokojnie, powoli, wszystkie ósemki. Tak, żebyście byli w stanie je sobie jeszcze raz powtórzyć i zapamiętać. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tak wygląda zwrotka. Spróbujemy sobie jeszcze dwa razy na rozliczenie i myślę, że jeżeli ktoś nas śledzi tak cały czas robi wszystkie treningi, to już mu coraz lepiej zapamiętywanie choreografii wychodzi i że już on już tam wszystko ma na pewno. A jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze więcej czasu, nie ma z tym najmniejszego problemu. Pamiętajcie, sala taneczna to jest to miejsce, gdzie trzeba próbować, tańczyć, ćwiczyć. Tam się można mylić, można pytać. No my jesteśmy teraz w troszkę innej formie, ale również możecie sobie dzięki temu przewijać. Ile razy chcecie daną ósemkę i sobie ją przećwiczyć i zrobić jeszcze raz ten trening. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Uwaga, jedziemy na liczenie dwa razy, a później trzy razy z muzyką. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 No i mamy. Uwaga. Wdech, wydech. Kto potrzebuje, to może się szybciutko więc napić. I robimy jeszcze raz naliczenie, potem trzy razy z muzyką. I mamy układ. Każdy z Was może sobie dorobić swój własny wymyślony, na przykład refren. Może sobie później potańczyć jak zupełnie, jak będzie chciał. A to tak dzisiaj, wiecie, troszeczkę krótszy, żebyście mogli go spokojnie zapamiętać, bo już tych układów mamy w głowie na pewno mnóstwo. Tym bardziej, jeżeli ktoś śledzi wszystkie. Także jest cały, w sumie całą playlistę można sobie przećwiczyć. Uwaga, jedziemy na liczenie. Każdy się już napił, odkłada picie i jedziemy. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 No to jedziemy z muzyką. Trzy razy. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, maybe you're not dancing on your own. And without me, you
Macie. Ja wiem, że tam są takie niektóre momenty, gdzie jest bardzo szybko. Dlatego właśnie patrzcie cały czas gdzieś tutaj do mnie na ekranie, albo jeżeli ktoś już pamięta, to jak się za pierwszym razem nie uda, nic się nie dzieje. Spokojnie. To trzeba czasami po prostu kilka godzin, czasem kilka dni i się to pamięta. Robimy kolejne dwa razy. Uwaga. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Can you move without me? Do you want me to put you get in my mama? Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how. Słuchajcie, ostatni raz ze mną i ostatnia część, rozciąganie się tak bardzo statecznie, ten układ, taki spokojny, znaczy spokojny, znaczy tempo jest szybkie, ale raczej takie szybkie, łatwe, proste kroki. Ostatni raz i od razu z tego będziemy przechodzić sobie do siadu. Dzisiaj będziemy się rozciągać w siadzie. Okej. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Can you move without me? Do you want me to put you get in my mama? Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how. Biorę wdech i głowę w dół. Chmura. Ruszamy.
Wdech i duch. Dobra. Uwaga, podciągam nogi do góry. Wydach, zapięty od wewnątrz i do góry. Tu i siadam. Ruszam. Proste plecy trzymam. Ręce na górę i dół. Ręce do tyłu teraz. I w górę. Hop. Ruszamy. Góra. I przód. Góra. Tak. Biorę wdech. Wsiadamy szeroko. Ręce do góry i bok. Pilnujemy tego, żeby stopy nam nie uciekały gdzieś tam do przodu. Góra i bok. Góra i przód. Góra, ręka, bok i hop. Góra, łączymy. Uwaga, przechodzimy sobie do pieska. Całe stopy na ziemi. Podchodzę rękami do stóp. Pytam kostki. Okej, moi drodzy, dziękuję bardzo za dzisiejsze zajęcia. Mam nadzieję, że wszyscy się gdzieś tam przy tych zajęciach troszeczkę poruszali, zmotywowali do tego, żeby robić to częściej, no i spędzili na przykład razem dobrze czas. Widzimy się za tydzień na kolejnych zajęciach. Życzę Wam miłego weekendu.